Ani słuchaj, co takiego ważnego wydarzyło się tutaj na Coaching Travel Madera? No szczęście się wydarzyło i to nie tylko u mnie, ale w całej grupie i to jest niesamowite, że wracamy z tego wyjazdu z energią, z siłą, z chęcią i wszyscy po prostu tak bardzo dobrze otwarci i nastawieni na siebie. Ja poznałam wielu wspaniałych ludzi tutaj. Ale to, co najważniejsze dla mnie, to ja poznałam najlepszego przyjaciela, którego będę miała do końca życia, czyli siebie samą. I to jest absolutnie totalny, unikatowy benefit, jaki ja osiągnęłam poprzez udział w Drodze do Szczęścia, w coachingu na Maderze. Wspaniale. Ja przede wszystkim bym rekomendowała taki pierwszy wgląd w siebie. Znalezienie w sobie elementów, które lubimy, ale też takich, na które nie do końca patrzymy z optymizmem. A później to już jest naprawdę tylko fantastyczna droga do tego, żeby znaleźć odpowiednią grupę. Absolutnie Norman Bennett, Kalina z Robertem spisują się po prostu jako ci prowadzący przez drogę do szczęścia naprawdę idealnie. Bo sam udział już w wyjeździe to jest taka wisienka na torcie. Taki doskonały po prostu deser w ogóle w życiu, że ja się nie mogę doczekać powrotu do Polski, żeby zresztą już zaczęłam pracę, tak? Ja już jestem sama ze sobą. Ja już się cieszę po prostu z tym, jak wiele w sobie odkryłam. Jak zaczęłam lubić siebie, jak zaczęłam patrzeć na siebie inaczej i jak dla mnie ważny był ten moment, żeby uświadomić sobie, że życie nie dzielimy na szczęście zawodowe, prywatne, nie. Życie jest szczęściem, ono jest po prostu jedno i na jednej, tej samej płaszczyźnie powinno być wszędzie szczęśliwe.